Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. I na ostatnim filmie, jak już pewnie widzieliście, przyszedł ten moment, kiedy musiałam wreszcie trochę pobiadolić, ponarzekać i powzdychać na temat Turcji. Tak to właśnie wyglądało, ale tak jak i na tamtym filmie powiedziałam, powtarzam też dzisiaj. To są naprawdę drobnostki, które oczywiście jak się skumulują jedna za drugą, no to człowiek wybucha, ale to są malutkie rzeczy i wiem, z czego to wynika, i wiem, że nie mam na to wpływu większego, więc staram się to akceptować, nie denerwować się tym i skupiać na tym, za co Turcję kocham. Jest tych powodów mnóstwo i dzisiaj właśnie o tym chciałabym Wam powiedzieć. Także zapraszam na prezentację kilku najważniejszych powodów, dla których Turcję kocham i jestem tutaj szczęśliwa. Pierwszy powód, no myślę, że jest oczywisty. Tak, no nad tym nie będziemy się rozwodzić, Nuriego już wszyscy znacie, Nuri jest maskotką tego kanału i oczywiście znowu pod tym filmem, skoro go nie ma, pojawią się komentarze, gdzie jest Nuri. Fajny filmik, ale fajniej jest, jak jest Nuri. Wiem, że wy tak samo go uwielbiacie, jak i ja, więc tutaj myślę, że na tym temat możemy zakończyć. Okej, jedziemy dalej, już teraz takie bardziej przyziemne kwestie. Kocham Turcję za jedzenie. Tureckie jedzenie to nie tylko kebab, tak jak się Wam niektórym wydaje. A jeżeli już kebab, to nie takie jak Wy znacie z Polski. Tureckie jedzenie jest bardzo różnorodne, jest przepyszne i jest bardzo aromatyczne. Nieważne, co byście jedli, czy dania mięsne, czy dania warzywne, czy po prostu owoce, czy słodycze, wszystko ma bardzo intensywny smak i aromat. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym jadła tutaj coś jałowego. I każdy naprawdę może znaleźć coś dla siebie. Czy jecie mięso, czy nie jecie mięsa. Tak, myślę, że kuchnia jest naprawdę przepyszna i taka typowa, domowa, tradycyjna kuchnia turecka opiera się na lokalnych produktach. Wiadomo, że tutaj jest taki klimat, że wszystko rośnie. Naprawdę kuchnia jest przepyszna. Trochę więcej opowiadaliśmy na ten temat z Nurim na tym filmie, więc tam możecie sobie zobaczyć. I jest też playlista na tym kanale o nazwie Tureckie restauracje i jedzenie, czy coś takiego. A dodam ją tutaj. Tam sobie zobaczcie. Tam co jakiś czas różne tureckie dania pokazuje. No, okej, jedźmy dalej. Jedzenie, już mówiłam, słodycze. Tureckie słodycze są przepyszne, chociaż to też jest temat do sporów, no bo niektórzy takich słodyczy nie lubią. Tureckie słodycze opierają się na tym najczęściej, że jest ciasto zamoczone w jakimś cukrowym syropie i to jest bardzo słodkie, że ja na przykład baklawy jestem w stanie zjeść jeden kawałek, maksymalnie dwa i już mam takie. Po paru minutach już mam takie. A po paru miesiącach to widać, wiecie, tak szerzej i szerzej. To jest idealne słowo tutaj. Dobrze, jedźmy dalej. Dalej, kolejny powód, dla którego Turcję kocham, to gdzie Turcja jest położona geograficznie? Turcja jest przeogromnym krajem i obojętnie do jakiego regionu Turcji byście się nie wybrali, tam znajdziecie coś innego. Inaczej wygląda Istanbul, inaczej wygląda region Morza Śródziemnego, inaczej Morza Egejskiego, inaczej Morza Czarnego na północy, inaczej wygląda tutaj wschód Turcji, gdzie my teraz jesteśmy, a inaczej w ogóle jeszcze ten południowy wschód. Także każdy może sobie znaleźć tutaj coś dla siebie.
każdy region jest wyjątkowy i każdy region gdzieś tam charakteryzuje się innym klimatem, inną roślinnością, inną kulturą, innymi zabytkami historycznymi. I to jest niesamowite. Naprawdę, żeby to wszystko poznać, to mi chyba życia nie starczy. Coś wspaniałego, więc jeśli jeszcze się zastanawiacie nad tym, czy do Turcji jechać, nieważne, czy to na all inclusive nad Morze Śródziemne, czy na jakąś faktycznie wyprawę taką bardziej do zwiedzania, nie zastanawiajcie się ani chwili, polecam naprawdę. Kolejne rzeczy, o których będę mówić, to już są chyba wszystko rzeczy, które są związane z tym, jaki Turcy mają charakter i temperament. I część z tych rzeczy paradoksalnie będzie się powtarzać z poprzedniego filmu, bo to, co czasami irytuje, może też okazać się tutaj dużym plusem. Pierwsza sprawa to to, że Turcy są naprawdę bardzo otwarci, gościnni i towarzyscy. Introwertyka może to irytować czasami, jak tego jest za dużo, ale słuchajcie, jeżeli chcecie poznać tutaj ludzi, spędzać z ludźmi czas, albo jeżeli potrzebujecie pomocy, na pewno znajdzie się bardzo szybko dużo osób, która będzie chciała z wami czas spędzić, czy też wam pomóc, nawet jeżeli nie będą potrafili do końca się z wami porozumieć, będą próbowali. Turcy są otwarci zarówno na swoich, jak i na obcokrajowców. I to jest też dla mnie niesamowite, bo z jednej strony są prawdziwymi patriotami. Kochają wszystko, co jest związane z Turcją, i flagę, i Atatürka, i wszystko. Naprawdę do takich niewyobrażalnych rozmiarów jest ten patriotyzm, a z drugiej strony są otwarci na innych. I nigdy nie spotkałam się tutaj z żadnym przejawem rasizmu czy nietolerancji wobec tego, że jestem z Europy, że z innej kultury, że innego wyznania i tak dalej. Naprawdę są tutaj ludzie tolerancyjni. To wszystko się wiąże z kolejnymi rzeczami. Mam kilka anegdot dla was, trochę wam poopowiadam. Słuchajcie. Turcy są pomocni, są gościnni, to już wam mówiłam. I ostatnio wspomniałam o tym, że wścibskie są te sąsiadki, nie? Zanerwujące, ale z drugiej strony, przy tym możesz być pewien, że możesz tutaj liczyć na sąsiada w każdej sytuacji. Jak się tutaj wprowadziliśmy i sąsiedzi widzieli, że wnosimy meble, pomyśleli od razu, że pewnie nie mamy wszystkiego jeszcze, żeby sobie zrobić coś do jedzenia, czy chociażby herbatę. Od razu się zbiegli nas przywitać z herbatą, z poczęstunkiem. Także to było bardzo miłe. I też takie sytuacje na co dzień, na przykład, no już wam mówiłam 1000 razy o tym, jak długo trwało podłączenie gazu do naszego mieszkania, jak marznęliśmy i się męczyliśmy bez ciepłej wody. I w takich sytuacjach też sąsiedzi nas pytali, czy mamy farelkę, czy mamy wystarczającą dużą ilość kocy, czy coś potrzebujemy. Jak już u któregoś z sąsiadów ten gaz podłączyli, to pytali, czy może chcemy przyjść, posiedzieć, trochę się ugrzać, czy może wziąć prysznic. Super. I takie też rzeczy, wiecie, no zanim opowiem tą anegdotę, to muszę wspomnieć jeszcze o jednej kwestii, którą bardzo lubię u Turków. Ale to będzie trochę kontrowersyjne, bo to będzie coś zupełnie niezgodnego ze stereotypem, który panuje na temat Turcji, Turków. Mówię, Turcy bardzo szanują kobiety. Tak. Oczywiście wiem, są patologiczne rodziny, są jakieś dziwne przypadki przemoc w domu wobec kobiet i tak dalej, ale to jest wszędzie i to nie jest zależne od narodu i w Polsce też jest to samo. Ja nie mówię o tych rzeczach, ja mówię o swoich doświadczeniach teraz, pamiętajcie. A doświadczenia mam takie, że naprawdę Turcy szanują mnie jako kobietę. I to można zauważyć w różnych takich bardzo prozaicznych, codziennych sytuacjach. Na przykład, teraz wrócę właśnie do tej anegdoty z sąsiadami. Nie wiem, jak jest na zachodzie Turcji. Może tak nie jest. Wschód Turcji jest trochę bardziej konserwatywny. Jest tutaj na wschodzie Turcji sporo takich rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo konserwatywne,
że człowiek pomyśli, Boże, co to za zacofany region, jakieś dziwne zachowania, jakaś dyskryminacja kobiet, ale nie, bo jak człowiek o tym pomyśli, po co to jest, to od razu wiadomo, że to jest po to, żeby kobiety tutaj się czuły komfortowo. Na przykład taka sytuacja tutaj na wschodzie Turcji, jeżeli kobieta jest sama w domu, nie ma męża, to raczej żaden obcy mężczyzna nie za bardzo będzie chciał do tego mieszkania wejść. Powiedzmy, że ma przyjść jakiś majster naprawić usterkę. Jak jestem sama w domu, będzie pytał, kiedy do domu wróci Nuri i będzie próbował tą jego wizytę jakoś przełożyć, żeby nie wchodzić akurat teraz do tego mieszkania, jak jestem sama. A jeżeli nie da się tego zrobić, jeżeli już musi teraz, w tym momencie to naprawić, to wchodzi do mieszkania, ale zostawia otwarte drzwi na klatkę schodową. Żebym ja się nie czuła jakoś źle, żebym ja się nie czuła zagrożona, żebym czuła się dobrze, bezpiecznie i komfortowo. I uważam, że to jest świetne. I tak samo, pomoc sąsiedzka. W końcu przyszli majstry podłączać na ten gaz. Oczywiście to wszystko było robione etapami. I nie było czasu na to, że no nie ma teraz męża w domu, to ja panów tu nie wpuszczę. Bo była kolejka, osiedle jest ogromne, u wszystkich trzeba było to zrobić. Musieli wejść, jak ja byłam sama w domu. Nuri był w pracy. I mamy tutaj takiego jednego sąsiada, z którym się bardzo dobrze znamy. I on akurat przechodził koło mieszkania, widział co i jak. I za jakiś czas przyszedł jeszcze ze swoją małą, przeuroczą córeczką. I powiedział, że zadzwonił do niego Nuri z pracy, żeby zajrzał do mnie, bo nie jest pewien, czy ja sobie z tymi majstrami poradzę, czy na pewno się z nimi dogadam, i tak dalej, żeby tam zerknął i dopilnował, żeby wszystko dobrze zrobili. I faktycznie ja tam sobie porozmawiałam z tą jego małą córeczką i nie musiałam już w ogóle tymi majstrami się zajmować, on wszystkiego dopilnował. A później jak wrócił Nuri z pracy, to się okazało, że Nuri wcale do niego nie dzwonił. Po prostu sam przyszedł, sam pomyślał o tym, że lepiej się będę czuła, jeśli on przyjdzie i tego dopilnuje, ale żeby nie było głupio ani wobec mnie, ani wobec tych facetów, no to powiedział, że poprosił go o to Nuri. I to było naprawdę przeurocze. Mogę się tutaj czuć bezpiecznie. Wiem, że w razie potrzeby na pewno znajdzie się ktoś, kto mi tutaj pomoże. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o takie sytuacje, niby zacofanie i sprawy konserwatywne, ale to jest znowu dla kobiet. Tutaj na wschodzie Turcji nie ma żadnej pisanej zasady takiej, to nie są żadne przepisy, ale jest taki zwyczaj, że w komunikacji miejskiej kobiety siadają zazwyczaj z przodu autobusu, a mężczyźni z tyłu. No jeżeli mi się będzie chciało iść jednak wcisnąć na ten tył autobusu, to nic się nie stanie, nikt mnie za to nie ukamieniuje tutaj. Ale chodzi o to, że gdzieś taka reguła się przyjęła i znowu pomyślcie, to jest dla komfortu kobiet, bo jak autobus jest nawalony ludźmi, jest ścisk, to ja jako kobieta wolę być w tym ścisku otoczona innymi kobietami niż jakimiś facetami, którzy by mieli się na mnie wpychać i się o mnie ocierać, prawda? Znowu, myślę, że to świetne. I też taki szacunek, wiecie, dla małżeństwa, dla kobiet zajętych. Wiadomo, że ja jako obcokrajowiec, który w dodatku mówi dobrze po turecku, wzbudzam zainteresowanie mężczyzn. Nie wiem, jestem tu wersji sama w kawiarni. Czy jestem z mamą na wypadzie w Antalii, idziemy na plażę? Podchodzą mężczyźni, są zainteresowani, zagadują, ale wystarczy, że ja powiem, że mam męża, od razu robi im się głupio, że w ogóle próbowali do mnie coś powiedzieć, wiedzą, że to nieodpowiednie zachowanie i się wycofują, przepraszają. I od razu przechodzą wtedy na taki tryb bratowa. Traktują mnie, mimo że Nuri nie jest ich żadnym bratem, może nawet się nie znają, używają do mnie słowa jenge, czyli bratowa, jako że, żeby zaznaczyć, że nie rozmawiają ze mną w takim sensie, wiecie, gdzieś tam jakichś zamiarów romantycznych. To naprawdę też bardzo duży plus, uważam. Znowu może ktoś ma jakieś inne doświadczenia, ja mam takie. Tak samo. Znowu czuję się bardzo bezpiecznie tutaj, wychodząc nawet wieczorami sama.
Wiem, że nic mi się nie przydarzy, a jeżeli nawet, powiedzmy, wydarzyłaby się taka sytuacja, że ktoś by mnie zaczepiał, ktoś chciałby mi zrobić krzywdę, to znowu wystarczy, że zacznę krzyczeć, od razu zbiegnie się grupka osób, która będzie chciała się tym delikwentem odpowiednio zająć. Nie ma problemu. Kolejna sprawa to to, że Turcy się nie spieszą, że Turcy żyją sobie na spontanie. W poprzednim filmie znowu mówiłam o tym jako o minusie, bo faktycznie, jak chcesz coś zorganizować, zaplanować, no to się nie da. Ale dzięki temu, że oni tacy są, w Turcji żyje się bezstresowo, na spokojnie. Nigdzie nie musisz się spieszyć, niczym nie musisz się przejmować, nie ma żadnego wyścigu szczurów. Po prostu jakoś to będzie, wyluzuj. Naprawdę. Jakoś tak to wszystko idzie spokojniej, w swoim jakimś naturalnym rytmie. Porównując moje życie w Polsce do życia teraz tutaj w Turcji, myślę, że naprawdę mam dużo mniej jakichś stresów na co dzień. Tak, to prawda. I też bardzo mi się podoba u Turków to, że są tacy rodzinni i dużo uwagi przykładają rodzinie. I lubią spędzać z rodziną czas. Widać bardzo ten szacunek do starszych i widać to w takich różnych gestach, w tym, w jaki sposób Turcy się zwracają do osób starszych. I to nieważne, czy w rodzinie, czy do obcych. Bardzo to jest piękne, na przykład w jaki sposób się Turcy witają ze starszymi osobami, szczególnie z rodziny. Piękne to jest dla mnie, jak widzę, jak Nuri bierze dłoń swojej babci, całuje ją, a potem przykłada sobie do czoła. Bardzo mi się ten gest podoba. Ja też oczywiście go przejęłam i też w ten sposób się witam z Nuriego rodziną. Oczywiście rozumiem, że niektóre osoby nie chciałyby tego robić, całować innych po rękach. Rozumiem to, ale na to jest też rozwiązanie. Widziałam nieraz Turków, Turczynki, które zamiast całować faktycznie tą dłoń, przykładały sobie do brody i potem do czoła. I ten gest wtedy wygląda bardzo podobnie i tak samo można wyrazić do tej starszej osoby szacunek, mimo że tej ręki się faktycznie fizycznie nie całuje. Moim zdaniem to jest bardzo piękne i też nigdy nie zauważyłam, żeby Turcy jakoś pyskowali do starszych osób. No jest po prostu ten szacunek. I takie, wiecie, od razu są utarte określenia na osoby starsze od ciebie, nieważne czy to są członkowie twojej rodziny, czy obcy ludzie. I czujesz się w tym społeczeństwie tureckim, jakby wszyscy byli jedną wielką rodziną. Ale o tym chyba nagram osobny odcinek, bo to jest dość obszerny i ciekawy temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać, to na pewno wam o tym opowiem. Chodzi mi o to, że nazywa się nawet obce osoby nazwami, które normalnie my używamy w Polsce tylko do członków rodziny. Na przykład, jeżeli ktoś jest ode mnie starsza jakaś kobieta, no jeżeli jest trochę starsza, to mówię do niej jako starsza siostra. Jeżeli jest trochę bardziej starsza, to ciocia. Jeżeli jeszcze starsza, to babcia. Obca osoba, ale tak się do niej mówi. Więc no to jest świetne, moim zdaniem urocze. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Czyli jeszcze raz, podoba mi się w Turkach i Turczynkach oczywiście to, że są gościnni, są otwarci, tolerancyjni, są bardzo pomocni, towarzyscy, nigdzie się nie spieszą, żyją na takim luzie. I szanują zarówno kobiety, jak i osoby starsze. Są bardzo rodzinni i lubią spędzać z bliskimi czas. I to jest dla nich coś bardzo wartościowego. To mi się podoba. To są takie najważniejsze cechy. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Mogłabym o tym wszystkim opowiadać godzinami, ale no wiadomo, tu jest YouTube, tu trzeba wszystko szybko, szybko. Bo też no nie ma na to czasu, wiem, widz, żeby siedzieć tutaj ze mną 3 godziny. Także będę już dzisiaj na tym kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba w Turcji, czy
w zachowaniu Turków i Turczynek? Czy zaobserwowaliście podobne rzeczy, czy może jeszcze coś innego? I to chyba tyle na dzisiaj. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy, w ten sposób niczego nie przegapicie. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Görüşürüz!